Witajcie. W spadku po dziadku. Dzisiaj lecimy na usługę do pana Mirasa. Spalamy sobie klasa. Ja takim jeszcze nie jechałem, chciałem powiedzieć. No ten zostawiony ciężko tu wyjechać. A damy radę. Nie jest to trochę kręcenia, moi drodzy, ale zobaczymy. Dobra, mamy pierwszy zestaw. Lecimy sobie na pole, które jest akurat niedaleko tutaj nas. Znaleźliśmy się jakimś zestawem. A nie, tutaj mamy punkt odwozu, a pole numer... Co tu się stanęło? Czekajcie, trzeba muszę zobaczyć, które to było pole. Pole 11. Aha, to pole, dobra, już idzie nigdzie. Widzę już, gdzie to jest to pole. Kaj się oddaje radę. To będzie gdzieś tutaj mamy to 12 pole. Czyli to jest to. Jeżeli dobrze widzę. Tak. Nie jest takie duże, myślałem, że będzie większe. Okej, okay, czyli tak. Rozłożymy się. To jest raz. I czekajcie, teraz już tak trzeba przejazd tutaj najpierw. Pierwszy. O. Nie wiem, ile tak naprawdę tutaj możemy zebrać tego. Dobra. Bo tutaj będzie ciężko z tymi przejazdami. Trzeba będzie zrobić po prostu w ten sposób. Taka akcja. U sąsiada. Jedziemy sobie po buraki cukrowe. Dobrze mówię? Dobrze mówię. O, pociąg. Wygląda. Myślę, że... O, tu szybko idzie. Ten przejazd. Czułem, że tutaj to pole będzie jakoś tak w miarę... Jeszcze trochę przyczepy ustawili, no wiesz ty. No. Wiesz ty, tu podłącz. Człowieku. No.
Tyle, o, ustawić tak. Powiedzmy, że spiąłem je. W naturalny sposób. Dobra, dżungiel daje radę. Jedziemy na ten odwóz. Który punkt będzie ten wysyp? Tej? Czy z drugiej? Chyba tutaj. Tak się wysypa, żeby nie być tak grube. O! No tak jak myślałem. Opróżniamy. Nie, no jest, mamy. Dobra, w jedną i w drugą będzie przejechać. Nie wiem, powiedział worek, on już zawracał. Wiedziałem, że się okrył krzaka.
Czy te dwa przejazdy nie stały już pełny zbiornik mu? Kurak cukrowy. No dobra. Piękny zestaw. Musiałem powiedzieć. Ładnie. No niech sobie tam chłop robi. Nie jest najgorzej w sumie. Grudzień mamy, zobaczymy jaka jest pogoda. Na grudzień. Tam mamy 7 stopni, 4 km wiatr. I 15, no. W nocy przymrozki będą. Od 22 minus 2. Minus 8 na 2 w nocy. Proszę Państwa, zobaczmy te nasze uprawy. Czy tak? Żeby było w końcu jakąś. Pszenica chyba nie powinny zmarznąć tam. To jest ta zimówka. Te pszenie jest 10%. Dziwo, a powinno wymagać. To jedną wypełni. Dwie przecierty to powinno być tak około 40%. Tak liczę. Ale zobaczymy. 30 mamy na tą chwilę. Okej. Okay. Niech sobie zębiór tutaj chodzi. Dobra, tutaj powinniśmy sobie dać chyba radę na spokojnie zawrócić.
Tak. Trzeba poszerzyć to. Okay. Dobra, że to pole nie wyświetliło. To coś jest do zebrania. Troszkę. O. To mamy chyba jedną przyczepę, już pełną. To jest pełna? Chyba jeszcze nie. Bo nie wiem. Nie, jest najgorzej kopać tą maszyną. Tylko opłacalne by było kopać tą maszyną długie pola. Takie. Powiedzmy małe pole to. Nie jest opłacalnym interesem, ale. No wiadomo, trzeba kopać takie zlecenie. Zróżniamy wszystko. Włączmy to awaryjne. Wiadomo, że tutaj stoi nam zestaw. To mogę? Jeszcze mogę. Dobra. Dobra, więc lecimy sobie tutaj. Ładnie oświetlone jest. No ten klas ładny jest, powiem szczerze, że takiego klasa mógłbym mieć, no, ale to jeszcze daleka droga. I tutaj nasze gospodarstwo się aż tak rozwinie, prawda? Jak miałbym Jumbira, to by był coś. Zamiast Zetora. Piękna sprawa to była, powiem wam. Ale kto wie, może się uda jakiegoś starego wylicytować, kupić, zobaczymy. Na tą chwilę trzeba pomyśleć o naszych krowach, bo to tak powiem z nich mamy, będziemy mieli na razie biznes. Tak naprawdę to trzeba zobaczyć, ile one już tutaj mają mleko, mleka mają mało. No bo mleka myślałem, że będzie 10, 12 tysięcy, 30 tysięcy zrobimy, i lipa. I tu lipa, a nie mleko, panie. Dobra.
17. Teraz będę tutaj przywrotki łapać. Na tym akurat kończymy połowę. Połowę mamy. Jeszcze do paski będzie połowa. No to no, akcja w nocy, ta. Akcja nocna. Tak to wygląda. Dobra, więc mamy o, będzie chyba pierwszy odwóz pełny. Nie, jeszcze 80%. No ale na ciężko widać. Dobra, jedziemy. A. Trzeba podbierać. Jestem ciekaw, ile on tam. Ja jeszcze swoją szczepę, to myślę, że na swoją się załaduję. Jak to będzie pełna. Żeby to zrobić jednym pulsem, nie? Po prostu. Tylko że ze 3 tony mi zostawi tego. Ludzie to schowam. Będę musiał sobie takie beczki. Te. Jak to się nazywa? Te no. Drewniane te. Ogarnąć. Takie kosze na to. Już 4 tony mamy? Ja pierdykam, jeden przejazd i pełny. Albo tam tak dobrze sypie. No tutaj sypie wolno, tam sypie szybciej, nie wiem. Dobrze, nie gaszę. Trzeba dendira. Bezpośrednio tutaj można o. Podjechać. Cyk, się wysypujemy. To możemy już to zakryć. I jeszcze te dwie szczepy wejdą. Chyba jedna. Dziewięćdziesiąt siedem.
No chyba trzeba będzie tutaj zgarnąć chłopaków. Znaczy, tak, nie zgarnąć chłopaków, tylko zgarnąć szczep jeszcze. Żeby tu się tutaj do końca już sypać. Mamy 8. Ło, pod kątem. O, ściąga trochę. Tutaj trochę widzę, że jest kąt, ale nieduży. No, kurde, co jest? Się tam przyblokował. Za dużo trawy złapał. No jedziesz, chłopie. Kurwa. Też nie jedzie. Nie mylę, to będzie chyba chyba będzie ostatnia nasza wywrotka. Tego co tutaj widzę. To nie będzie nawet chyba całość, co chciałbym, którą planuję, żeby to weszło. No i mamy koniec. Co jest? Dlaczego nie mogę tego? Tam też jest przyczep, to jest... A, dobra, już wiem dlaczego, okej. Dobra, bo tutaj widzę, że trzeba... po swoje... Czekajcie, teraz tak, przyczep mam tam. Dobra, nic nie widzę. Nie wiem, na tej przyczepce to mogę zmieścić. Jest to trochę mało. Dobra. Dobra. 11. Jest tu tej krajowej. A, w drugą stronę trafiałem w sumie. Trochę nadużymy trasę, ale to jest git. Ajajaj, cieszył się, słabe światło mam. Góry, działy, dobre góry. Tak, palawa. Dobra. Święte powoli.
wrócić. Miesiąc tutaj zrzucam. Zawsze to jest przyczepa, nie? Tutaj nie będziemy malować paliwa, bo to nie na, to nasze paliwo, więc... No więc, jak to widzicie, tak to jest. Zbieramy. Czyli 10%, to jest 80, jak to się wysypie, to jeszcze tutaj trzeba zbierać. No, tu dwa przejazdy zrobić. Myślę, że akurat powinno być jej. Dobra, jedźmy na ten skup, rzućmy to i myślę, że o, ciężko ma. Że akurat będziemy kończyć. O, dawaj, dawaj. Ciężko, ciężko, no, ale daje radę. Kurde, ścięte, gdzie? Będzie chyba tam. Czekajcie. Gdzie tu tutaj będzie? Tu jest chyba ten burak. Nie. Tu jest, dobra, że tutaj idzie. Tu jest odsłony. Dobra, panie łowień. Musimy się tutaj dobrze stawili. Okej. Przy okazji jeszcze znaleźli czapkę. Czekajcie. Tu. No. Okay.
Dobra, i ostatni, przewozimy. Czy jak tam? A, 71 dopiero. Panie. Siedemdziesiąt 74%. Jeszcze kawał drogi. To jeszcze jedna taka przyczepa. A pierdykam. No i salce ja sobie to ogarnę poza odcinkiem. Także dziękuję wam ślicznie i zapraszam do kolejnych odcinków.